Wisznia to była rzeka pełna wspaniałych, potężnych ryb i tam Lesiu jako dzieci, jako pachole tam miał wycinane pod stópkami, trudniejsze do rejoniki przez ojca, bo ojciec go wprawiał w to. Leszek zawsze, mówiąc o ojcu, mówił to z wielką dumą, z wielkim szacunkiem dla ojca poglądów. Ojciec był senatorem. Miałem okazję spotkać ojca w jego rodzinnej miejscowości w okolicy Jarosławia. O ojcu wyrażał się z największym szacunkiem. Ojciec był postacią, który na ten szacunek niewątpliwie zasłużył. Tak, Leszek miał poglądy bardzo radykalne. I to jest dobre słowo, bo nie skrajne, nie takie, że nie do przejścia, że nie przekonasz i tak dalej. Nie, on miał po prostu swoje radykalne spojrzenie, w sensie, że to jest to, a tamto jest coś innego. Tu jest białe, tu jest czarne. Tu... Z racji znajomości z Jankiem Pawluśkiewiczem, też z Markiem Grechutą, z tych ich czasów, no byliśmy jednak pokoleniowo odlegli, to znaczy niby się tego nie czuło, ale Leszek był jednak pokoleniem Janka. Oni mieli taki trochę bardziej, większą fantazją podszyty stosunek do rzeczywistości, a my już mamy takie bardziej solidne, kapitalistyczne podejście do inwestycji. Leszek był romantykiem. Wszystko można było zrobić samemu. Nie wszystko trzeba było zamówić w firmie, nie wszystko wymagało jakichś skomplikowanych biznesplanów, czy oczywiście policzone być musiało, ale wykonanie mogło być już naprawdę dowolne. Znaczy nie dowolne, tylko wolne, tak, bo Leszek był wolny w swoich wyborach dotyczących i konstrukcji swojego życia, i konstrukcji, do których się przykładał. Kapelusz. Zielony kapelusz. Facet chodzący w zielonym kapeluszu. To było to. Byliśmy rówieśnikami. Leszek, czupryniasty chudzielec, był o parę miesięcy młodszy ode mnie. Razem mielibyśmy teraz 126 lat, czyli górny paleolit. I ubiorki na cebulę. Portki w moro, jakieś trapery czy coś tam na nogach i parę kamizelek, parę podkoszulek i kurteczki i duża torba, w której mieściło się wszystko. Przedziwne rzeczy. I co się okazuje? On jak zwykle w swoich spodniach takich półwojskowych ze skamerkami różnymi. I ten dzieć, co sprawdza na lotnisku tym aparatem, posprawdzał, ciągle mu coś tam brzęczało i mówi: proszę iść na bok, musi pan zdjąć spodnie. I Leszek powiedział: nie ma mowy. On mówi: no to pan nie poleci, jak pan idzie. Mówi: no to nie polecę. I nie poleciał. Miał też możliwość, która idzie tak równolegle z koncepcją o objętości duszy. Mianowicie jak remontowaliśmy, czy jak inaczej, budowaliśmy pierwszy dom na Woli i Leszek był generalnym projektantem, miał też możliwość zdumiewającą znikania w najbardziej nieodpowiednim momencie. Zresztą było tak jak z powiedzeniem Einsteina, że jeżeli wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. Leszek jako wędkarz kiedyś mnie poczęstował, patrzę po takim spotka po jednej po wędkowaniu, przytaszczył olbrzymi kamień i mówi, że to jest kamień z dworku Fredry. Ja mówię: jakżeś to przytaszczył taki ciężki kamień? A on mi przytoczył Archimedesa prawo o cieczy i ciele zanurzonym, które traci pozornie na swym ciężarze. I on to przytroczył do paska od spodniej, 5 kilometrów ciągnął w dół rzeką, czyli ten kamień nie ważył więcej niż 2 kilogramy. On miał jedno genialne, że miał niesamowity pomyślunek tak zwany. Potrafił
przedziwne narzędzia stworzyć na potrzeby pracy. W jaki sposób on budował sam ten pomost? Pomagały mu dwa kosze na śmieci i przez swoją wyporność no, udawało mu się przesuwać te deski coraz dalej i zrobił to no, sam, bez niczyjej pomocy. Sylwia, widząc nagiego męża Jana Kantego, westchnęła: mój ty Boże, przecież on już nie może. Wszak zwisa mu alter ego. W ogrodach Muzeum Archeologicznego na powyższy koncept wpadł Leszek Kostka. Zbieżność imion może być przypadkowa. Gdy mąż rano pokrzykiwać na ciebie zaczyna, w grę może wchodzić primo, kompleksik murzyna, duo, młoda dupa, wel tak zwany futrzak, tertio, dowcip, który opowiedział Pietrzak, więc trzaśnij wałkiem w głowę i zniknie przyczyna. Wszyscy znali jego barwny język. Leszek uważał, że w Polsce bezkarnie, bez sankcji moralnej kląć mogą jedynie artyści, menele i osoby nawalone. I na przykład tak cudowny kolaż Pasjans sentymentów, Turnął Sikorowski w Teatrze Wybrzeże. Choć koncert nie odbywał się w stolicy, ani w Krakowie, nie ma charakteru talk show'u, widzowie z Trójmiasta nie żałowali, że przyszli do Teatru Wybrzeże. Jest w tradycji amerykańskiej, to znaczy dokładnie w tradycji Indian kanadyjskich. Jest taki instrument, Rainmaker się nazywa, czyli zaklinacz deszczu, można by to jakoś nazwać. I ja to gdzieś dostałem od Mleczki czy od kogoś takich. On to dostał w prezencie i przywiózł z Ameryki. I z tego chciałem zrobić rzecz w innej skali. Znaczy ten Rainmaker no, ma 60, oryginał 70 metr. Mówię Leszkowi, że chciałbym, ale taki rozumiem, żeby z orkiestrą symfoniczną można było. Zrobił 3 Rainmakery, mini, midi, maxi. Ten maxi miał 3,5 metra i one miały, jak to mówię, cisto-wiśnieńskie brzmienie. Cały jego świat pełen, powiedziałbym, ja nie wiem, Leszek miał tę sprzeczność, którą mają wielcy samotnicy z poczuciem dostępu do sfery całkowitej wolności. Znaczy jednocześnie wielką nieufność, jednocześnie wielką żarliwość. Czyli w jaki sposób ten świat kwestionował, był namiętnie przeciw wielu rzeczom, a jednocześnie był bardzo, bardzo żarliwie do rzeczy, do których był przekonany, nastawiony. Więc mówię Leszkowi, słuchaj, no to zaprojektuj coś, żebyśmy, jak Niemcy przyjdą, bo przecież wiadomo, że przyjdą, będziemy uciekali, to się będziemy chowali do tej szafy. Przynajmniej schowamy się tak no, na pierwszy atak. No więc Leszek zaprojektował szafę, najgłębszą szafę Europy. Wzdłuż była ponad 3,5 metra. Ale były blokady tam szczególne. Co niedobrze się odbiło, bo oczywiście z Niemcami my sobie damy radę, ale niedobrze się odbiło na naszych możliwościach wychowawczych, bo tam, jak się okazało, po wielu latach tam był, ta szafa służyła za pomieszczenie na no, perfekcyjną labę. Kasia się tam na przykład z koleżankami chowała i przez 5 godzin były w szkole. No. Robił mi też znakomite makiety, można powiedzieć architektoniczne, to znaczy makiety scen, do których ja wkładałem makietę scenografii, ale w miniaturyzowany teatr w skali 1 do 20 na przykład.
budować, tak jak niedawno to było, nie tak dawno w zeszłym roku z teatrem w Gliwicach muzycznym. Wszystko projektował z założeniem, że świat jest kruchy. Czyli jest, że się wszystko zdarzyć może, więc trzeba się na wszelki, jak się już coś robi, remontuje czy buduje od nowa, trzeba założyć, że może przyjść ten grom z jasnego nieba, czy może być nie tak, jak planujemy, więc żeby to wszystko było trochę grubsze, większe i bardziej wytrzymałe. Czasem się zżymaliśmy na to, że to takie trochę przyciężkie, niepotrzebnie, no ale po ilu to już, 17, w tym roku minie 17 lat, jak kupiliśmy ten dom. W zupełnie innym stanie i po 17 latach mogę powiedzieć, że Leszek miał rację. Z czasów, jak nagrywałem piosenkę ze Stasiem Sojką, się nazywało Soplicowo, do tekstu Leszka Moczulskiego, do filmu Pana Wajdy, to mi przyniósł takie Blues Brothers, ze skreślonym blues, z Luz Brothers, Stanisław Sojka, Zosia, Grzegorz Turnał, Pan Tadeusz, po raz pierwszy i ostatni. Niezapomniane dwa teksty, które przychodzą do teatru zawsze na luzie, wchodził po cichutku do nas do pokoju i to był tekst Czech młodych, wyżartych, zdrowych, siedzących byków. Szczęściem dla Groteski i dla Leszka, że się te dwa żywioły spotkały w tym miejscu, w tym czasie. Leszek był przeszczęśliwy, że mógł coś zrobić w tej materii. Lecha poznałem 4 lata temu tutaj w Grotesce. Przyszedł do pracowni, przywitał się ze mną. Pierwsze wrażenie. Zero uczuć, zero wszystkiego. Później okazał się bardzo suchym i ostrym gościem pod tytułem Jedna droga. 75. 5. 5. Minus ile tam jest? 42. 33 uciągu ma, czyli ma dobrze. Wystarczy. Przede wszystkim z Leszkiem żeśmy się dużo od niego nauczyli, on nas uczył dużo. Nieraz kombinowało się coś w domu zrobić, jakiś remont czy coś takiego. To Leszek zawsze mówił, a na będziesz to... To się bierze rurkę, robi się tak, tutaj masz ten, ja ci przyniosę śrubkę. No i takim sposobem montowaliśmy coś, co kosztowało 150 zł, montowaliśmy za 20. Ja robiłem projekty takie bez skali w zasadzie, tak jak uważałem, a on to rozpracowywał technicznie, dobierał skalę do tego i całą tą, nie wiem, o tą kubaturę obliczał i tak dalej i przetwarzał to na przestrzenne formy. To był taki przykład człowieka, który się żadnej pracy nie wyprzenie, nie pogardzi. Te smoki właśnie o tym świadczyły też, ponieważ oczywiście objętość duszy, konstrukt, to wszystko był niezbędny, ale na dobrą sprawę nie musiał ich szyć dalej sam. To była ciężka, taka jak Krzysztof powiedział kiedyś, robota głupiego trochę. Ale widać, miał też satysfakcję, że to od początku do końca jest tak, jak ma być zrobione. 6,28 razy 2,40. 15. Jakby była konieczność, żeby zaprojektował i zbudował pianino, to chyba by zabrał się do tego i by mógł to zrobić. Bóg się wydłuża, tak, ale schodzi do tego punktu, tak, z tego. Tak. Nie, mi chodzi tylko o to. I on jest łagodniejszy. Tak, łagodniejszy. Że rzeczy tak dalece niekonwencjonalne, że w zasadzie teoria mówi, że taka rzecz albo nie istnieje, albo ona nie może powstać drogą logiki, projektowania inżynierskiego, że to nie ma prawa stać, nie ma prawa leżeć i tak dalej. To Leszkowi się udało i to jeszcze latało.
Znajomość z Leszkiem trwa do dzisiaj. Ostatnimi czasy, no onegdaj, miałem piękny sen. Śni mi się Leszek w niebie, w jego nieodłącznym kapeluszu i widocznie gdzieś zdobył materiał, że uszył sobie piękny płaszcz typu, jak bohaterowie Matrixa noszą. Troszkę przytył, on nigdy nie był obfity w ciele, w przeciwieństwie do ducha bogatego, ale mówił, że mu w niebie jest dobrze. Na pytanie, czy chodzi na ryby, mówi, że chodzi na ryby, chociaż przełożeni nie za bardzo tam cieszą, że on tak na długo oddala się z tego miejsca pobytu stałego. Jak obliczasz tą wyporność? Objętość duszy, czyli kulista, razy 1,6 na wszelki wypadek, ponieważ hel powinien mieć 2 kilo na kubik. Niestety tą mieszankę, którą oni nam dają, chuja warto. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie druciknie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz ryte w metalu krążą. Po dziwnych kółkach nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz. Bo kontakt trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują. Zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słychać w całym bezwstydzie. Ostatecznego dnia trąby otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną mgliste rydwany pod mostami różowe błyskawice, choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem 3-letniego, 5-letniego chłopca.